23 kwietnia około godziny 13 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Miało ono miejsce w Dzierżoniowie na ulicy Piastowskiej. Uczestnikami był 15-letni rowerzysta i 37-letni kierujący Audi. Rowerzysta na razie z nieustalonych przyczyn wjechał na oznakowane przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd. Został zabrany przez karetkę. Na szczęście okazało się, że jego obrażenia nie były poważne. W związku z tym, że miał 15 lat, sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Kierujący rowerami nie mogą wjeżdżać na oznakowane przejścia dla pieszych. Jedynym warunkiem jest, kiedy mogą to zrobić, kiedy jest droga rowerowa przecinająca drogę innych uczestników ruchu. Oczywiście zwracamy uwagę zarówno rowerzystów, jak i innych uczestników ruchu, że coraz częściej będzie dochodziło do tego, że kierujący będą się spotykać na jezdni. Warunki sprzyjają temu, aby rowerzyści wyjeżdżali, korzystali z dróg rowerowych, ścieżek rowerowych. Natomiast nie wszędzie takie drogi są, wobec czego korzystamy z tych samych dróg. Zwracajmy na siebie uwagę, szanujmy się, zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.